Znaki ewakuacyjne, podręczny sprzęt gaśniczy oraz bezpieczna i praktyczna ewakuacja. Florek, co rysujesz? O, a gdzie on biegnie? Smoku, to znak ewakuacyjny. Chodź, idziemy nadrobić zaległości. Mój rysunek to jeden ze znaków ewakuacyjnych, a dokładniej znak kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej. O, popatrz! Dokładnie taki sam znak, jak ja narysowałem. A dlaczego jest zielony? Żeby był lepiej widoczny, gdy w pomieszczeniu pojawi się dym. Cały znak jest przy tym fotoluminescencyjny. Fotolumi... świecący w ciemnościach. Ten znak tutaj już znasz. To kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej. Te strzałki mówią pchać lub ciągnąć, aby otworzyć. A takie wskazują kierunek drogi ewakuacyjnej. Jest jeszcze tabliczka. Wyjście ewakuacyjne. Każdy z nich służy do tego, by pomóc ci w ucieczce przed pożarem. W przypadku zagrożenia najbezpieczniej jest podążać za nimi. A ten? Dlaczego jest czerwony? Czy on czegoś zabrania? Nie, nie. Czerwone znaki to znaki ochrony przeciwpożarowej. Ten tutaj oznacza ręczny ostrzegacz pożarowy. Przycisk, który powiadamia służby o zagrożeniu. Czasami znajdziesz też inne, jak alarm, telefon alarmowy oraz gaśnica. Dobrze znać znaki, ale korzystanie z urządzeń lepiej zostawić dorosłym. Czyli gdybyśmy usłyszeli teraz sygnał alarmu, powinniśmy uciekać tam, gdzie prowadzą nas strzałki. Bingo! A co więcej, uciekać schodami, słuchać poleceń pracowników ochrony i, to bardzo ważne, pozostać w widocznym miejscu. Nie chowaj się w łazience czy sklepie. Tutaj obserwują nas kamery. Jesteśmy pod czujnym okiem służb dbających o bezpieczeństwo. Gdyby coś nam się stało, ktoś na pewno przybędzie z pomocą. Smoku, co rysujesz? Węża.